Witam serdecznie. Następny dzień z piwnicy. Za chwilę wywalę wszystkie moje sprzęty stąd. I trzeba się zająć za porządną robotę, kurde, skończyć ten rowerek dla chłopa. No co, w pierwszym rzędzie chcę go postawić na kołach. Taki plan. Trzeba sobie ułożyć jakiś plan, co w przeciwnym wypadku człowiek się kręci jak smród w gaciach. Miałem koła robić. Chciałem zdjąć ramę z tego, z biurka, o, raczej ze stołu. No ale zauważyłem, że to jest luźne, że zapomniałem o tym, żeby to przykręcić. Troszkę mi tych śrubek się udało przykręcić za pomocą przegubowego i bardzo małego nusa, ale nie da rady do końca, bo czym bardziej to przekręcam, no to wiadomo, trójkąt idzie w dół i zaciska tutaj nos do górnej powierzchni. Klucza nie mogę włożyć i chyba nawet jak odkręcę, to i tak nie będę mógł tego włożyć. Chodzi mi o uchwyt od dampera. Nie będę mógł włożyć, bo te śruby przeszkadzają. Kombinuję jak koń pod górę. Lepiej by było, żeby te śruby były po prostu od dołu przykręcane. Wtedy by je przykręcił jakoś. A tutaj no nie idzie. Próbowałem, kurde, wszystkim, co mam tutaj w zasobach. I nie idzie tego odkręcić, przykręcić znaczy. Kurczę, można się zdenerwować. Postanowiłem sobie odkręcić haki dampera, hak tego dampera. No dobra, po zjebaniu mojego ulubionego dederowskiego klucza. Udało mi się zniwelować luz tak dobrze, jak się dało, tylko jak widać śruby są na podobnym poziomie, kurde, nie chcę się wyostrzyć na śrubkach, na podobnym poziomie wkręcone, pod naciskiem nic się nie otwiera, czyli jest moim zdaniem wystarczająco. No dobra. To dalej. A, ile to trwało, kurczę. No te dwie śrubki poświęciłem 1,5 godziny. Dobra, rama odstawiona. Stoi tutaj sobie na gąbeczce i na papierze, na którym widać, że właśnie wciąga olej z amortyzatora. Amortyzator jest nieużywany, co nie znaczy, że jest nowy, o czym uprzedzał sprzedawca uczciwie, przynajmniej na mojej stronie, bo mój amortyzator kosztował 200 euro, podejrzewam, że kolega dał tyle samo lub podobnie, ale uprzedzał, że uszczelki należy wymienić, więc należy, niestety. Także tutaj delikatnie o jakieś 50 euro koledze ten koszt wzrośnie. Nic, mam wolne miejsce na zakładanie oponek, tarcz i tak dalej. No to jadę z tym. Przednie koło. Ładne kółko. Nexum. Z budową dla kolegi. Fajne nity. Szprychy. Device of Miark.
3 mm. Wewnętrzna szerokość felgi. Zewnętrzna 3,2. Oponki. Och, jebią nadal. Muszę sobie zobaczyć, czy mają jakiś kierunek. Nie, nie mają żadnego kierunku. Są dość twarde, grube. No, ciekawe, czy to wejdzie w amortyzator. Ładnie się ułożyła. Jest kawał profila. Mam tu czyścik do hamulców. Więc przemyję otwory, co nie jest błędem w tym wypadku, bo ponieważ kolesie mogli używać wiertła z olejem, żeby oszczędzać wiertła. Staramy się tarczy nie dotykać, bo później trzeba ją myć. Tak się zapuści. Nie chce się wysunąć za bardzo. Dobra, kierunek obrotu koła. Śrubki są poklejone, nie będę ich drugi raz kleił, bo za dużo kleju też nie przynosi nic. Później jeszcze tarczę obmyję, ale na razie tak zostanie. Dobra, jazda z następnym. Założę koledze na tylne koło zabezpieczenie antyprzebiciowe. To się wsadza pomiędzy dętkę a oponę. Fajna, mocna rzecz, przydatna. Niestety ostatnia, którą mam, nie udało mi się kupić więcej takich. No ale na pewno się przyda w tym wypadku. Zdejmowanie tylnego koła jest uciążliwe co najmniej. Pod tłuszczem dziurki. Nexon razem z kołem, nie wiem czy zamawiane było czy nie, przysłał dystanse. Dwa laserowo wycinane dystanse.
takie połóweczki, że można sobie nawet w późniejszym terminie to założyć bez zdejmowania koła. Drugi dystans jest grubszy, moim zdaniem grubszy lepszy. Założymy grubszy. Ja mam taki całkiem tłusty. Ale ten tutaj minimum. Tylko że teraz śrubki są za krótkie. Teraz potrzebne nam piątki. Najlepiej z płaskim łbem. To ma 3. Śrubki są na 8. Czyli centymetrowe śrubeczki nam piątki potrzebne. Co ciekawe, oryginalne wydają się jeszcze dłuższe od tych Mksusowskich. To by było lepiej. To by było jeszcze lepiej. Śrubeczka. Sprawdzimy. Też 11. Po zrobieniu totalnego rozpiździelu znalazłem to. To jest to. Leżało na wierzchu. Zobaczymy, czy to się nada. Się nada, czy nie nada. I to teoretycznie to może się nawet nadać. Zwykła podkładeczka. Odpycha ci kabel w kierunku do śrubek. A ty tego nie za bardzo chcesz. No. Dobra, trzeba będzie to spróbować, jak to działa. Teraz śruba wraca na swoje miejsce. A jeszcze oryginalna blokada obrotu koła od FV Sparka. O, wchodzi. Ciekawe. Wcześniej nie wchodziło. Dobra. Nieważne. Tutaj wchodzi. Ma minimalny luz, ale wchodzi. Dobra, tu chciałem założyć MT60 czy coś takiego.
ale jeden z kolegów, którzy oglądali to, ten mój wywód, stwierdził, że nie, nie, XT60 się jarają. No to 90. Cena raz. Topik porządny 2. Termokurczka nałożona na przewód 3. Zrobimy je wszystkie na równo. Dosyć ważne. Sztukę odizolować. To mamy. To teraz potrzebna nam szóstka wiązka i inna lutownica. Także, żeby tego już nie tracić z oczu, trzeba będzie trochę przyciąć, żeby na podobnej długości były. Słychać chrapanie? Tam gdzieś jest skurkowaniec. To jest groźny typ. Tak to będzie wyglądać. Nie będzie się może trzeba z tym zbytnio szarpać. Mogło być trochę dalej. Mam chyba grubszy. Mógłbym założyć, ale tylko na wtyczki, na to wolałbym nie zakładać. Może i założę za chwilę. Na same wtyczki ogarnię. Trochę kiepsko tutaj w ogóle zeszło.
Można by było na wszystko założyć. Dobra, zobaczę. No, teraz tak. Przewody fazowe AWG10 wystarczą do 50 A. Szczytowej 50, więc spokojnie wystarczą. Tutaj odpiąć. Mam do tego ten kabel. I to będą kable pomiędzy kontrolerem a wyjściem z ramy do koła. Więc do roboty. Koło poszło stąd. Może najpierw przewody zrobię grube. No dobra, to to mamy. Podwieszamy na stoisko i polutujemy te tutaj. Chociaż kawałek dla wizualnej poprawy. Dużo nie trzeba. Miękkie są skórka, więcej.